Czołem, jak mija niedziela. To tak jak wspominałem na ostatnim szorcie, plan na ten próg jest taki, że obcinamy na tej wysokości, czyli tam, gdzie jest najmniej rdzy, albo jest taka, którą da się oczyścić. Tą część obcinamy gdzieś na tej wysokości, a to dlatego, że dostaniemy wgląd w resztę progu i ta reparaturka ma lepiej zrobiony narożnik niż reparaturka tutaj tej dolnej części. Więc nie ma co przedłużać. Plan jest taki, żeby wyciąć, wstawić ten element, wypróbować zgrzewarkę, no i zobaczymy, ile się jeszcze uda dzisiaj zrobić. Do dzieła! Dobrze to. Co? Stary element wycięty, nowy przymierzony. Jeszcze muszę tutaj delikatnie dociąć. Tu oczywiście w stosunku do tego, co było, brakuje. Po tej stronie tak samo, ale jakoś to załatwimy. Przed chwilą też sprawdzałem, czy drzwi pasują. Mi się wydaje, że pasują. Tą przestrzeń, którą tu widzicie, to tu właśnie doczołowo przyjdzie dodatkowa blaszka, która ma wypełnić tą przestrzeń. Nie tutaj. Tak, żeby zachodziło gdzieś do tego miejsca, żeby dało się porobić zgrzewy i żeby przymocować dodatkowo ten próg do reszty karoserii. Dobra, to nic, trzeba pracować dalej. Dobrze, to mamy... Zawsze zaczynam od dobrze, nie wiem czemu, ale dobra. Mamy pospawane, poluto spawane, widać ładny złoto-mosiężny kolor. Też mam wrażenie, że nie łapie ostrości. Dobra, trochę wyczyściłem telefon i wydaje mi się, że teraz jest ok. To fragment wspawany. Jest on po to, że jak... Tak przyłożę na razie. Przyjdzie ten element, no to tu z tyłu jest się do czego przygrzać. No i teraz tak naprawdę to jest nasza misja, żeby zaznaczyć, znaczy przyłożyć, pozaznaczać i będziemy zgrzewać ten element pierwszy raz nową zgrzewarką, znaczy nową u mnie, bo ona jest stara, używana. Udało mi się ustalić, że to 97 rok, czyli tylko 5 lat młodsza od mojego autka, więc tak klimatycznie powiedzmy. No i też jest niemiecka, z Niemiec, to jest dokładnie. Spod Berlina, ale z Aso Mazdy. Z tego, co udało mi się ustalić. Dobra. Robię dalej, żeby dzisiaj zdążyć. Pierwsze skrzywanie za mną. Muszę jeszcze poćwiczyć trochę. No ale widzicie. Przewaga zgrzewania. Tak naprawdę teraz tylko oczyścić. Bez szlifowania. Przyszlifować muszę, żeby nałożyć warstwę, ale oczyścić, odtłuścić i można malować. Tutaj od środka, jak to wyszło. Widzicie te srebrne punkty.
to są miejsca, w których była podgrzana ta pasta do spawania, podkład spawalniczy. I to wtedy zamienia się w taki ocynk. No i tutaj rzeczywiście problemów nie sprawiało. Prąd przewodzi, tak jak producent to zadeklarował. Do takiego zgrzewania jest całkiem spoko. Tutaj widać, jak ciepło potem porozsuwało, no i co się z tym dzieje, nie? Zamienia się w taki srebrny. Zobaczymy, czy to będzie dobre, czy nie. Na pewno tam zostaje. Nie wiem, co się z tym dzieje po jakimś czasie, jak to wyschnie i tak dalej. No ale zobaczymy, jeżeli wszystko jest ok, no to będzie dobrze, nie? Znaczy, może to zasycha i coś się z tym dalej dzieje, nie? Trudno mi powiedzieć. Dobra, jak jesteśmy na tym etapie, to jeszcze od razu powiem, że tutaj gdzieś będziemy robić odpływy. Jeszcze nie wiem gdzie, czy wiercić w szczelinie przez oba, czy tylko przez ten jeden, czy tą blachę, którą przymocowaliśmy. Zobaczymy. Zobaczymy, jeszcze pomyślę. Na pewno dam znać, chociaż to już pewnie na szorcie. Dobrze, to pracujemy sobie dalej. Jak widzicie, przymierzyłem. Na razie tutaj jest jedno na drugie i nie jest przymocowane w środku. Ale tak sobie przymierzyłem, żeby zobaczyć, jak tu to się będzie wszystko układać z drzwiami. Tak to wygląda w środku. Tu będzie do obcięcia dwie na raz. Tak samo tutaj też sobie przytnę dwa elementy na raz. Naprawdę dotąd jestem pod spodem, więc myślę, że troszeczkę ponad, tak żeby przyciąć dwa jednocześnie. Tutaj tak samo. Tutaj też jest do przycięcia razem. I tak, tu wszędzie pójdą zgrzewy, od dołu również zgrzewy, a tutaj to sobie zrobimy lutospawanie. Tak samo połączenie tutaj i połączenie, które będzie tutaj, zrobimy sobie lutospawaniem i będzie ładny, prawie nówka próg. Zastanawiam się tylko, czy robić to teraz, czy chwilę jeszcze zaczekać. Widzicie, co tutaj jest w środku, nie? To jest do wyrzucenia, ale nie będzie mi raczej przeszkadzać. Więc powinno być ok. I tak się prezentuje. Na razie przyłożony tylko, ale już wygląda dobrze. Jeżeli chodzi tutaj o tą część, to będziemy ją robić później, jak będziemy składać też koniec, nie, tam też jest wszystko wycięte, to złożę najpierw tam, a później dopiero będę robił tutaj, bo ten element trzymający uszczelkę, jak przyjdzie, to on nachodzi na jedną, drugą stronę, tak żeby, wiecie, dopasować wszystko ze sobą po całości. To co, zobaczymy, ile jeszcze mi się uda. Mam jeszcze godzinkę wolnego czasu, żeby to kończyć. Ach, w tym tygodniu naprawdę było mało czasu. Sporo czasu zajęło mi też pojechanie po grzewarkę, później, wiecie, testy, bawienie się nią, sprawdzanie, jak co ustawić. No, wiecie, jak to jest z nowym sprzętem, jak się kupi, nie? Trzeba sprawdzić, czy wszystko działa poprawnie, tak jak chcemy, nauczyć się korzystania. No ale co ja tam gadam, przecież wiecie, jak to jest. Dobra, robię dalej.
negative, cause I just wanna hear it out your mouth, yeah. Give me fuel, it's a tool that I use to go ahead and run my mouth, yeah. I take shots, I take loss, I make shots, I miss lots. I tell you get big boss. Postanowiłem też w tym odcinku pokazać, jak wycinam blachę, która do której tak naprawdę dobra, która jest wzmocnieniem mocowań foteli z tyłu. Przynajmniej w moim wypadku fotele z tyłu montuje się na dwóch śrubach z tej strony. Dwóch tutaj i tu, nie? Czyli łącznie cztery. Raz, dwa, trzy, cztery na dole. I to później opiera się z jednej strony tu, a z drugiej strony tu. I wtedy możemy swobodnie wyciągać tą tylną kanapę. No, całkiem dobrze to przemyśleli. Zastanawiałem się długo, czy to ściągać, czy nie. Ale stwierdziłem, że tutaj wyglądało źle. Widzicie, tu się całe o... I że ściągnę. Po czym przechodzę na drugą stronę. To tutaj już fragmentu nie ma. Tu się, widzicie, wygięło. A pod spodem... Knuj. Sama rdza. Pomimo tego, że w środku jest fajnie zabezpieczone, wszędzie jest ten wosk, to i tak tutaj widzicie, tu i tu to są miejsca, w których fotele się opierają, poszła rdza. Tutaj też widzicie, nad korektorem siły hamowania jest podobnie, też mnóstwo rdzy. Tutaj gdzieś miałem taki kawałek rdzy, który po prostu odpadł. To stwierdziłem, że to wytnę, a że to jest dosyć prosty element. Ja wiem, tu mnóstwo dziur i tak dalej, no ale jest w miarę prosty. To przerysuję go w Fusion 360 i dam do wypalenia na plaźmie. Zobaczymy, jakie będą tego koszty. Jakby ktoś chciał, znaczy jakby też ktoś potrzebował, dajcie znać w komentarzu. Dobrze, to na dzisiaj będzie tyle. Jeżeli chodzi o próg, to nie byłem... Jeżeli chodzi o próg, to nie byłem go w stanie dokończyć i już pokazuję dlaczego. To tutaj, jak widzieliście, sobie przygrzałem wszystko. Próg właściwie jest do oczyszczenia, przygotowania pod epoksyd. No, oczywiście oprócz tutaj tych rantów, które będę w późniejszym czasie robił, tak jak robił, znaczy oczyszczał, bo tutaj pójdą drzewy. Tutaj jest do uzupełnienia, tutaj też mała blaszka, którą uzupełnię braki. Tak samo po drugiej stronie też do poprawienia, czyli też tutaj muszę poprawić to wycięcie i tutaj ten kawałeczek blachy dorobić, ale najważniejsze jest to, że jest tutaj blacha, która przychodzi z tamtej strony i tuż są zgrzane. No i żeby to zrobić, to najpierw muszę ten wewnętrzny nadkole tutaj, ten co jest, zrobić, a dopiero później będę mógł to tutaj dokończyć. Dobra, czyli pokażę jeszcze, jak wyszło w Fusion 360. I pewnie w poniedziałek będę wysyłał do firmy ten rysunek do wyceny, więc dopiero wtedy też będę w stanie w razie pytań odpowiedzieć, jaki był koszt. Na pewno ten koszt będzie w opisie. To co? Do zobaczenia w następną niedzielę. Please tell me all the bad, never good. Fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts. I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off or get lost. I'ma stay loud, stay proud. Never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth. Can't put me down, I'll be getting loud. You can have your doubts, not what I'm about. Have your f***ing loud, it be raining now. I keep making sound, go another round. I'm legend bound, can't stop me.